Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony pomidorowy.pl i witam was już w ostatnim odcinku z Crash Team Racing Nitro Fueled. No i cóż, dzisiaj nie zrobimy nic takiego szczególnego, poza tym, że skopiemy dupę po raz drugi i zarazem po raz ostatni Oxide'owi. Ale zanim to uczynimy, pierw chciałbym już pożegnać się ze wszystkimi hubami, które zwiedzaliśmy podczas tych let's play trzech. Tak więc zwiedźmy sobie od początku do końca cały hub number one, czyli innymi słowy Insanity Beach. I cóż, będziemy się żegnali z tym pięknym otoczeniem, że tak powiem. Tak więc żegnajcie małpki, żegnajcie wodospady, żegnajcie posągi Crasha, żegnajcie statki, które mam wrażenie jakby były atrapami. Tak szczerze, nie wiem czemu. Oczywiście Gemstone Wally możemy też po części pożegnać, ale wątpię w to, że możemy pożegnać, ponieważ tutaj przecież będziemy mieli konfrontację z Oxide'em, więc no, nice try w tym momencie. Tak, ale poprzednim razem żeśmy sobie podpowiadali na pytanka do Q&A i w zasadzie to tyle, co się działo. Tak szczerze, poprzednim razem. No i cóż, tutaj się żegnamy z The Lost Ruins od Papu Papu, ponieważ Papu Papu jest tutaj, że tak powiem, bossem tego hubu. Tutaj piękne mosty. Że tak powiem. No i cóż, tutaj mamy już hub zwiedzony wzdłuż i wszerz, jak to bawiają. Oj, oczywiście musiała mi się nazwa zlagować. Ten Tiger Temple musi teraz się pojawiać, dopóki, a raczej stać w miejscu, dopóki nie zniknie. Więc pierwsze dwa światy mamy pożegnane. Żegnamy się teraz z Glacier Park, czyli tam żegnaj Blizzard Bluff, żegnaj Dragon Mines, żegnajcie w ogóle Polarki. Już się niestety nie zobaczymy, a przynajmniej w tej serii. Szkoda bardzo, no ale trudno się mówi. Żegnam się z wami. Żegnaj tutaj Polar Pass, w ogóle żegnajcie tutaj żegnaj Glacier Park, innymi słowy. No i wjeżdżamy teraz do Citadel City, tutaj mieliśmy posągi Cortexa. Więc żegnaj ogólnie całe Citadel City, czyli żegnaj Nitro Court. Żegnaj Oxide Station, chociaż nie do końca, bo z Oxide Station się jeszcze zmierzymy i to za chwilę, a raczej na Oxide Station. Żegnaj Hot Air Skyway, bo z tobą się już nie zmierzymy. Żegnajcie w ogóle Gargulce, żegnajcie w ogóle wszystko. Niech tutaj wszystko się ze mną pożegna i będzie cool. Żegnajcie Witraże z Cortexem, żegnaj Cortex Castle. No i żegnaj Engine Labs. Więc teraz już mamy wszystko pożegnane, więc mój challenge został, że tak powiem, zaliczony. Więc myślę, że bez zbędnego przedłużenia lecimy szybko do Gemstone Wally i miejmy już to za sobą. Skopmy dupę Oxide'owi i uratujmy, że tak powiem, świat. Przed zmienieniem go w wielki parking dla kosmitów. W ogóle zastanawiam się tak szczerze, bo Oxide chce zrobić ten cały wielki parking. Na cholerę mu ten wielki parking, biorąc pod uwagę, że on jest sam. No chyba, że myśli tutaj o rodzinie, znajomych, bliskich, czy kij wie o kim tam sobie myśli. Więc dlatego może, nie wiem, specjalnie powiedział, że o, zmienił to w wielki parking. Żeby, nie wiem, może kosmici z innych albo sąsiednich planet tutaj, że tak powiem, zagościli na ten jego parking. No nie wiem, szczerze, mogę się tutaj dopytywać różnych rzeczy. Ale dobra, Oxide, ty tutaj skończ tam gadać w tle, bo widzę, jak se tam głową ruszasz. A my zatem lecimy na konfrontację. Let's do it! Dobra, to sobie już miniemy. Oczywiście, że tak. Znaczy już sobie minąłem, ale wiecie, muszę to podkreślić, dlatego że no, niektórzy mogą pomyśleć, że źle zmontowałem audio. Ale cóż, konfrontacja jest cały czas ta sama, bo Oxide robi tak naprawdę to samo. Jedyne, co się zmieniło, to to, że przy tutaj, jak widzieliście, starcie, jak kiedy pojawiła się cutscenka, było napisane zamiast N Oxide Challenge po prostu N Oxide Final Challenge. Ponieważ tak, to już jest
ostatnia konfrontacja, już nic tutaj nie zrobimy innego. Tylko musimy sklepać go teraz. Raczej skopać mu dupę. Oxide będzie oczywiście robił to samo, czyli w sumie wyrzucał te same itemki. Więc na dobrą sprawę nic się nie zmieniło. Nic a nic. Jedyne co, to mam wrażenie, że on jest teraz trochę łatwiejszy, biorąc pod uwagę, że dogoniłem go bardzo szybko, co nie powinno mieć szczerze miejsca, ale nie wiem, może Oxide stwierdził, że już nie będzie za bardzo rywalizował ze mną, bo ma swoje powody. I to będzie w ogóle pierwsza seria z Nitro Fuelda, gdzie, że tak powiem, coś tam pogadam na napisach końcowych i was zostawię z tymi napisami końcowymi. Oczywiście wiem, że i tak połowa osób wyłączy filmik po tym, jak ja się pożegnam, bo kto będzie chciał słuchać muzyki z Nitro Fuelda na napisach końcowych? No, podejrzewam, że jeżeli chodzi o moją widownię, to nikt. Bo gdy filmik, a raczej kiedy ja się żegnam, to ja się żegnam, czyli na dobrą sprawę, no, nikomu się raczej nie chce tracić swoich cennych minut tylko po to, żeby posłuchać sobie muzyki, którą równie dobrze może se na YouTube Xonie włączyć i tyle. O kurde, tego się nie spodziewałem. Ale okej. Szczerze trochę gówniane itemy dostaję, biorąc pod uwagę, że powinienem tutaj moim skromnym zdaniem dostać coś innego niż te bomby, bo te bomby tak trochę są pałęcje, jeśli chodzi o obecną konfrontację. Ale kto wie, może zaraz coś ciekawego dostanę. No, znowu bomby, kurde. Nach. Dobra, przyznam, troszeczkę się bardziej Oxide postarał, nie powiem, że nie. Na pierwszej konfrontacji aż tak nie było ciężej. Ciężko, kurde, sorry, pomyliłem się. Oj, joj, joj, ale wyprzedzony jestem. No, ale zaraz cię dogonimy. Ciećwie... Ćwoku jeden. Chciałem przez chwilę powiedzieć ciećwierzu. Dobra, oberwał. Myślałem, że jeszcze na dobitkę oberwie. Byłoby śmiesznie. Jeszcze w... Jezu, on jeszcze w miksturę wjechał. Dobra, to już został porobiony. First try, idiot! Właśnie się udało, przeszliśmy gierkę. Patrzcie, jak w ogóle ten mi się zapełnił, ten cały Grand Prix Report. Te całe, wiecie, punkciki. Szczerze muszę powiedzieć, że obecny Grand Prix daje mi trochę taki niedosyt, ale o tym opowiem na napisach końcowych dlaczego. Dobra, X. I czas na cutscenkę od Nitrusa Oxide'a. Tą pożegnalną. Backward worlds. Keep your miserable planet. I'm out of here for good. I w taki oto sposób, mając 10 minut na liczniku, przeszliśmy Crash Team Racing Nitro Fueled, tym razem na hardzie. Więc cutscenka, która była przed chwilą, to była cutscenka, gdzie Oxide oczywiście żalił się, że został on znowu pokonany i że wracając na Gasmoxie wróci jako przegrany kosmita czy coś takiego. No po prostu wróci jako loser. Nie ukrywajmy tego.
I tutaj na dole macie napisane, co się dzieje, że tak powiem, z postaciami. To są tak jakby rzeczy, które tak naprawdę są niekanoniczne, bo coś takiego nie ma miejsca. No chyba, że Binox jakoś to zinterpretuje w kolejnych grach Crasha. Ale szczerze w to wątpię, bo te napisy są tak samo warte jak napisy w oryginalnym CTR-ze. Te tak zwane perypetie postaci, które miały tam swoje epilogi. Tak jak to było w Crashu 1, gdzie tylko jedyny epilog, który był kanon, to ten Reaperaru. Ale dobra. Jeśli chodzi o gierkę, cóż ja mogę powiedzieć? Uważam, że gierka wyszła naprawdę w porządku. Jestem zadowolony. Nie powiem, że nie. Cieszę się z tego powodu, że ograłem tę gierkę nawet 3 razy. No i cóż ja mogę powiedzieć? Gierka jest naprawdę okej. Sorki, już jestem, po prostu musiałem się na chwilę wyciszyć, bo tam w tle siostra, może nie wiem, usłyszeliście, może nie. A jak usłyszeliście, to sorki za to, ale no, siostra gadała przez domofon. Okej, więc reasumując. Cieszę się, że ograłem tę grę 3 razy na kanale. Przynajmniej miałem trochę takie, nie wiem, podejście, że o, 3 razy sobie zagram w gierkę i może za trzecim razem coś się zmieni i zmienię swoje zdanie, ale no, nie ma co. Tutaj akurat tego nie dostaliśmy, ponieważ no hej, nie było powodu do zmiany zdania, że o, gra jest jakaś syfiasta czy coś. Więc oceniam graficznie gierkę na bardzo wysoki poziom, soundtrackowo również. Fabularnie gierka oczywiście to jest CTR, nie oszukujmy się. Więc to, że tam jest dodatkowy content po kroju mapy z Nitro Kartę, to tylko w Arcade Mode, ponieważ to się nawet w Adventure nie pojawia, więc to jest dosłownie CTR. No i cóż, jeżeli chodzi w ogóle o ten Grand Prix, o którym wspomniałem w trakcie wyścigu z Oxide'em. O, i właśnie Oxide wrócił jako ten pokonany kosmita na Gasmoxie. I coś tutaj pisze, że chyba w trakcie powrotu to spowodował jakiś wypadek czy coś takiego i wrócił poturbowany. A i napisy chyba dobiegły do końca. A nie, lecą dalej sobie. Więc jeśli chodzi o obecny Grand Prix, no wiem, że ludzie teraz się zrage'ują na mnie, ale sorry, to jest moje zdanie. Uważam, że obecny Grand Prix trochę zsie. Nie zrozumcie mnie źle. Cieszę się, że się pojawiło Prehistoric Playground. Cieszę się, że tam, nie wiem, pojawiły się kostiumy Crasha naukowca, czy tam Reaperu naukowca, czy w ogóle tam jakieś inne dodatkowe skiny. Cieszę się z tego powodu. Ale szczerze, mam wrażenie, że pierwszy Grand Prix był o wiele ciekawszy od obecnego. Tam mi się wydaje, że się więcej działo, no bo robiąc na przykład zadania w Grand Prixie pierwszym, nie miałem czegoś takiego, że ten wskaźnik aż tak zapieprzał, za przeproszeniem. A tutaj jest coś takiego, że tak naprawdę ile minęło? Dzisiaj chyba będzie 11 dzień, kiedy ten Grand Prix jest. No i szczerze, ja go mam zaraz skończonego. I nie na ULIFE 24H na dobę, ponieważ też pracuję i robię inne rzeczy poza graniem na konsoli, już tym bardziej w Crasha, więc no sorry bardzo. To o czymś świadczy. A to trochę świadczy o takim, nie wiem, lenistwie czy coś. Zresztą w ogóle zadania są też takie jakieś dziwne, ale nie będę cały czas krytykował, ponieważ cieszę się, że się pojawiło Prehistoric Playground i parę innych rzeczy, ale obecnie uważam, że Grand Prix 2 jest bardzo słabym Grand Prixem. Mam nadzieję, że trzeci Grand Prix będzie o wiele ciekawszy. Więc to tyle ode mnie.
Mam nadzieję, że wam się Let's Play podobał i w sposób ciekawy go prowadziłem, w sensie, że byłem informatywny, że dużo ciekawostek przekazałem, że tam, nie wiem, przyjemnie wam się oglądało te trzy Let's Play'e. Dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie o tych trzech Let's Play'ach z Easy, Medium i Hard. I od razu jeszcze napomknę jedną rzecz. Pojawią się od teraz bonusowe odcinki. No, może nie od teraz, bo jeszcze się pojawią dwa takie bonusowe odcinki do, powiedzmy, hard mode'a, powiedzmy, bo to będzie takie moje fanowskie przedstawienie fabuły jednej postaci. Wy już się chyba domyślacie kogo. Pewnie zerkając na playlisty w sekcji Crash Bandicoot, albo Let's Play z Crash Bandicoot. Ale od razu wam oświadczam jedną rzecz. Kiedy pojawią się następne Grand Prixy, a wiecie jak to jest, że z Grand Prixem pojawia się jeden dodatkowy poziom, w sensie, że tam co każdy Grand Prix jest jeden nowy poziom, to prawdopodobnie co każdy Grand Prix, w sensie, wiecie, na przykład teraz we wrześniu będzie, nie wiem, trzeci Grand Prix, w październiku może być czwarty, w listopadzie piąty, przykładowo. No i na przykład jak się pojawi trzeci Grand Prix, spodziewajcie się bonusowego odcinka z Nitro Fuelda, jednego, gdzie przejdziemy sobie na tej trasie, która się pojawi, CTR-y i relikty. I tak samo będzie z kolejnymi, aż do momentu, kiedy Grand Prixy przestaną jakby w ogóle funkcjonować w Nitro Fueldzie. Tak długo będę robił też odcinki bonusowe, ale one będą tak naprawdę co miesiąc. Więc można by powiedzieć, że odpowiadając teraz na takie pytanie, czy CTR już jest skończony na kanale Nitro Fueld. Jeżeli chodzi o Let's Play, to of course jest skończone. Jeśli chodzi o takie bonusowe odcinki, to jeszcze nie. Bo to tylko bonusowe odcinki, które tak na dobrą sprawę będą co miesiąc, więc myślę, że nie powinno was tutaj aż tak bardzo to denerwować. No i na pewno sobie pociągniemy jeszcze Nitro Fuelda na live'ach, ale już tylko jako granie z widzami. I ostatnia rzecz, na którą już, że tak powiem, odpowiem. No dobra, Pomidor, no to czy w bonusowych odcinkach pojawią się kapy, tak jak, nie wiem, u Sarge'a chociażby? Odpowiadam szybko na to pytanie. Nie, nie pojawią się kapy. Nie mam zamiaru w serii odcinkowej pokazywać kapów, bo ja uważam, że kapy to nie jest założenie, tak jakby Let's Play'a, żeby pokazywać to, bo raz, że robiłem to bodajże na live'ie jednym, a nawet jak nie robiłem, to szczerze powiedziawszy nie będę tego pokazywał. Więc to by było na tyle. Dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się te trzy let's play podobały. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi filmami. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, co sądzisz o tych trzech seriach z Crash Team Racing Nitro Fueled i ogólnie, czy ci się seria podobała. A ja zatem żegnam się z wami i do następnego razu.